No, jest taka sytuacja, że świeci i żarówka od światła stopu i żarówka pozycyjna tylna z jednej strony. Raczej jest mała szansa, że oba włókna w tej żarówce się spaliły, więc myślę, że coś trzeba będzie sprawdzić więcej. Oczywiście zanim zacznę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. O Astrze tam znajdziecie dużo na pewno i nie tylko o Astrze, ale jeśli Was interesuje Astra, to na pewno wiele ciekawych rzeczy tam znajdziecie, także zapraszam. No a teraz już będziemy to sprawdzać, co się tam mogło wydarzyć. Was w błąd prowadziłem po prostu, bo to jest jedna żarówka do stopu i do pozycyjnego, tylko ona po prostu słabo świeci, a jak naciskamy stop, to się rozjaśni. U Astrze jest dobry dostęp do tych żarówek, bo tutaj jest taka klapka. O. Tak i się wyciąga całą lampę i wtedy wszystko mamy na wierzchu. Ja nawet wolę takie rozwiązanie, gdzie wiadomo, że nie da się wymienić bez wyciągnięcia lampy i nawet nie próbujemy, nie kombinujemy, nie wkładamy tam rąk, ciasnota czy coś tam. Po prostu jest wiadome, że trzeba zdjąć lampę i tyle, zdejmujemy i jest elegancko. Może to się nie łączy, właśnie, poruszamy i zobaczymy. Czy to poruszanie coś pomogło? Nie pomogło. To wyciągamy lampę. Pilnować nakrętek, żeby tam nie wpadły do środka. Wciągam wtyczkę, biorę lampę. Biorę sobie lampę. O, na stół. Sobie lampę teraz. Wyciągamy. A, tutaj jest taka uszczelka, właśnie okrągła. Sprawdzimy. Ta nie jest dobra, patrzcie. Udało mi się znaleźć jakąś żarówkę. To są wszystkie takie same. Trzy żarówki są takie same. Ta jest tylko pomarańczowa. No to jest trochę inna, wiadomo. Nawet biała nie pasuje. No i dobra, idziemy z tym. Zobaczyć teraz do auta. Jeszcze wezmę tu, wydmucham tylko te największe syfy. No już to lepiej wygląda. Teraz już idziemy sobie to założyć. Tak, o, na razie. Teraz włączę kamerkę i po prostu zobaczę, czy był ten stop, czy nie było. No to teraz już sobie to poskładam. Nie widzę chyba więcej sensu tego tutaj tematu ciągnąć. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Tutaj o gdzieś z boku, kto jeszcze tego nie zrobił. I pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!